Odkówki, podobnie jak odlewy na rysunkach części, przedstawia się zasadniczo bez uproszczeń. Wykonanie rysunku, na którym występują powierzchnie powstałe w wyniku procesu kucia, jest pewnego rodzaju kompromisem. Niekiedy nie rysuje się małych promieni kuźniczych lub pochyleń kuźniczych. Spójrz na przykładowy rysunek odkutej i obrobionej skrawaniem dźwigni. Zawiera obramowanie i tabliczkę rysunkową. Podano niezbędne wymiary odkówki oraz położenie i średnicę wywierconych w niej otworów. Pod niektórymi liniami podano w nawiasach wymiary narzucone przez konstruktora. Nad tabliczką rysunkową po prawej stronie umieszczono znak dominującej chropowatości powierzchni elementu. Tutaj jest to znak chropowatości uzyskanej w wyniku kucia, czyli obróbki bezwiórowej o górnej granicy parametru RA wynoszącej 50 mikrometrów. W nawiasie podano znak zbiorczy chropowatości pokazujący, że na rysunku są jeszcze inne oznaczenia chropowatości. Na rzucie pokazano chropowatości powierzchni powstałych w wyniku obróbki skrawaniem o górnej granicy parametru RA wynoszącej 3,2 mikrometra. Materiał obejmy podano w tabliczce rysunkowej. Jest to stal C45 o własnościach określonych normą PNEN 10083. Nie podaje się półfabrykatu. Koło zębate na rysunku technicznym przedstawia się poprzez pokazanie powierzchni wierzchołków zębów, powierzchni podziałowej wieńca koła zębatego, powierzchni postaw zębów, linii zębów, pozostałych elementów konstrukcyjnych. W uproszczeniach rysunkowych kół zębatych jako zasadę przyjmuje się przedstawienie na widokach tylko rzuty powierzchni wierzchołków i powierzchni podziałowej koła zębatego. Powierzchnię podstaw przedstawia się zawsze na przekrojach. Czasami zachodzi potrzeba pokazania podstaw zęba na widokach koła zębatego. Takie wykonanie rysunku technicznego dozwolone jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych, gdy jest to niezbędne do wykonania koła zębatego. Może się również zdarzyć, że zajdzie potrzeba pokazania zarysu zęba. Wtedy na rysunku przedstawiamy widok na płaszczyznę prostopadłą do linii zęba. Należy narysować co najmniej jeden ząb i dwa sąsiednie wręby. Ponadto należy zaznaczyć powierzchnię podziałową i powierzchnię podstaw zębów. Przykładowy rysunek sprężyny naciskowej pokazano na rysunku 18. Rysunek przedstawia przekrój walcowej sprężyny śrubowej naciskowej. Na rysunku zwoje sprężyny narysowane są w uproszczeniu jako odcinki linii prostej, a nie według przebiegu rzeczywistego rzutu linii śrubowej, która jest konstrukcyjnie dość trudna do wykreślenia. Na rysunku sprężyny zamieszcza się charakterystykę sprężyny, czyli wykres siły powstającej w sprężynie w funkcji jej ugięcia. Dla sprężyny walcowej śrubowej ma ona charakter liniowy. Dodatkowo na rysunku zamieszczono tabelkę sprężyny, w której podano główne parametry konstrukcyjne sprężyny. Dominującą chropowatością jest gładkość drutu ciągnionego, czyli uzyskana z poprzedniego procesu technologicznego. Czołowe powierzchnie sprężyny zostały zaszlifowane, a ich chropowatość jest charakteryzowana parametrem RA, którego górna granica wynosi 3,2 mikrometra. Zamieszczono też uwagę dotyczącą sposobu zakończenia sprężyn. Spójrz teraz na rysunek. Przedstawia on przekrój walcowej sprężyny śrubowej naciskowej. Na rysunku zwoje sprężyny narysowane są w uproszczeniu jako odcinki linii prostej, a nie według przebiegu rzeczywistego rzutu linii śrubowej, która jest konstrukcyjnie dość trudna do wykreślenia. Na rysunku sprężyny zamieszcza się charakterystykę sprężyny, czyli wykres siły powstającej w sprężynie w funkcji jej ugięcia. Dla sprężyny walcowej śrubowej ma ona charakter liniowy. Dodatkowo na rysunku zamieszczono tabelkę sprężyny, w której podano główne parametry konstrukcyjne sprężyny. Dominującą chropowatością jest gładkość drutu ciągnionego, czyli uzyskana z poprzedniego procesu technologicznego. Czołowe powierzchnie sprężyny zostały zaszlifowane, a ich chropowatość jest charakteryzowana parametrem RA, którego górna granica wynosi 3,2 mikrometra. Zamieszczono też uwagę dotyczącą sposobu zakończenia sprężyn. To już wszystko. Na koniec, aby poznać szczegóły, zapoznaj się ze skryptem.